Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zwycięstwach polskich klubów z drużynami, które obecnie stanowią największe piłkarskie marki na świecie. Triumf Wisły nad Barsą Guardioli, wygrane w Widzewa z Juventusem i Liverpoolem, zwycięstwo Legii z Atletico Madryt, wielki sukces Lecha w starciu z Manchesterem City, wyjazdowe 1-0 Ruchu Chorzów z Bayernem i wiktoria Górnika Zabrze w potyczce z Manchesterem United. Można powiedzieć rajd szalonego kojota z obrony. Marek Zieńczyk tak po meczu, nie, ten Alves jakiś taki Wisłowy. Dlatego na odprawie mówił o tym George Best, że to diabeł jest, że trzeba go pilnować bardzo, bo jest bardzo niebezpieczny. A zanim zaczniemy, jeszcze ważna informacja, bowiem sponsorem kanału została platforma Canal Plus Online. Tańszy dostęp do tej platformy otrzymacie dzięki voucherowi, który znajdziecie w linku w opisie. A w Canal Plus Online m.in. wszystkie mecze Ekstraklasy, mecze Lewandowskiego w FC Barcelonie oraz wybrane mecze Premier League. Do tego magazyny poświęcone właśnie ligom angielskiej, polskiej i hiszpańskiej. To wszystko możecie oglądać gdzie i kiedy chcecie. Canal Plus Online jest dostępne na urządzeniach mobilnych, komputerach oraz telewizorach. Polskie kluby w europejskich pucharach 10-krotnie mierzyły się z Juventusem, jednak tylko jedna z tych potyczek zakończyła się wygraną naszej drużyny. Mowa tu o roku 1980, kiedy to Widzew, mający w składzie m.in. Zbigniewa Bońka, Włodzimierza Smolarka, Józefa Młynarczyka, Władysława Szmudę, czy również mojego rozmówcę Andrzeja Grębosza, w pierwszej rundzie Pucharu UEFA po dwóch remisach wyeliminował Manchester United. Natomiast w następnym etapie trafił właśnie na starą damę. Wówczas status ekipy Juventusu był równie wysoki co obecnie. W pierwszej połowie lat 80. stara dama absolutnie rządziła na krajowym podwórku. Miała w swoim składzie m.in. jednego z najwybitniejszych bramkarzy w historii, Dino Cofa, do tego duet obrońców Shearera Gentile oraz takich zawodników jak Bettega, Liam Brady czy Cesare Prandelli. I jak dowiedzieliśmy się, że Juventus, no to w tym okresie, no chyba do tej pory, Juventus zajmuje w europejskiej piłce bardzo wysoką pozycję i nie da się ukryć, że troszeczkę były kontrowersyjne opinie poszczególnych zawodników, ale nie można powiedzieć, żebyśmy byli wystraszeni, że tak powiem. Po prostu hasło było takie, jak spaść to z porządnego konia. Każdy fan Widzewa chciał zobaczyć batalię ze starą damą na własne oczy. Nie da się opisać atmosfery, jaka panowała na trybunach podczas pierwszego meczu, rozgrywanego w Polsce. Czasami jak żeśmy wyszli na rozgrzewkę i zobaczyli, że ludzie siedzą na słupach oświetleniowych, że no, nie da się ukryć, że po prostu był nadkomplet publiczności. Na pierwszą bramkę nie trzeba było szczególnie długo czekać. Już w 30 minucie mój rozmówca, co warto zaznaczyć, grający na pozycji obrońcy, ku zaskoczeniu przeciwników zdecydował się opuścić swoją pozycję i pognał w kierunku bramki rywala, otrzymał futbolówkę i pokonał Dino Cofa. Można powiedzieć rajd szalonego kojota z obrony. 13 minut po bramce Grębosza do siatki Widzewa trafił Bettega, było 1-1. Później jednak bramki Pięty i Smolarka dały Łodzianom triumf 3-1. Graczem Juve, którego szczególnie zapamiętali zawodnicy Widzewa, niestety w negatywnym kontekście, był Claudio Gentile. Jego nazwisko po włosku oznacza delikatny. Postawa zawodnika starej damy była jednak całkowitym zaprzeczeniem tego wyrazu. Gentile, który dał nam naprawdę dużo w kość, bo bardzo brutalnie grał, prowokował, a szczególnie mówię już w rewanżu. No taką anegdotkę mogę opowiedzieć, jak Marka Piętę sfaulował i później chcąc go przeprosić, podnosić, za jedną rękę go podawał mu, a drugą rękę mu nadepnął butami, korkami. W rewanżowym starciu Widzew przegrał 1-3, jednak dzięki większej skuteczności w konkursie rzutów karnych ostatecznie awansował do kolejnej rundy, do trzeciej rundy Pucharu UEFA. Tam jednak wyeliminowało ich z turnieju Ipswich Town. Z
Sezon 07-08 nie był udany dla FC Barcelony. Duma Katalonii zajęła dopiero trzecią lokatę, przez co w kolejnym o możliwość gry w Lidze Mistrzów musiała walczyć w eliminacjach. Tam trafiła na absolutnie najlepszą polską drużynę pierwszej dekady XXI wieku, Wisłę Kraków. Okej, Barcelona, no znowu Mission Impossible, jak to się mówiło, i kolejna fajna przygoda, z którą tak do końca chyba nie chcieliśmy się zmierzyć, bo to jest fajnie dla kibiców, dla świata z zewnątrz, można powiedzieć, ale my w szatni wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne wyzwanie. Powtarzaliśmy sobie, co jak się uda, będzie historia, będzie coś pięknego i czemu nie spróbować? Trzeba grać mimo wszystko, jak zrobimy coś niezwykłego, no to staniemy się nieśmiertelni pod tym względem, ale no wiadomo, że to najwyższa półka. Spotkanie z Białą Gwiazdą było debiutem Pepa Guardioli w roli szkoleniowca FC Barcelony. Był to pierwszy krok w drodze po potrójną koronę, którą w tamtym sezonie zdobyła Duma Katalonii. Na Camp Nou Wisła nie oddała nawet jednego celnego strzału. Barsa 11. Zasłużenie wygrała 4-0. Mimo tak wysokiej wygranej, w pierwszym meczu do rewanżu Guardiola także desygnował swoich najlepszych graczy. Oszczędził jedynie powracającego po kontuzji Messiego. Na stadionie Wisły Kraków pojawili się m.in. Samuel Eto'o, Andres Iniesta, Gerard Piqué, Xavi, Carles Puyol, Dani Alves, Yaya Touré czy Thierry Henry. No fajnie, bo jak pokonać, to tych najlepszych. Dla mnie to była trudna sytuacja, bo ja wtedy nie trenowałem w zasadzie z drużyną. Mieliśmy dużo problemów też zdrowotnych w drużynie. Ja nie trenowałem z drużyną, bo akurat tak się złożyło, że zmarł mój tato i to było tydzień przed meczem z Barceloną. I ja w zasadzie dołączyłem do drużyny na dzień przed meczem i to jeszcze na nowej pozycji dla siebie. Także no, ta głowa była pełna czegoś innego, można powiedzieć, i gdzieś no, pozwoliło zapomnieć o takim stresie meczowym. Mój rozmówca, Marcin Baszczyński, okazał się być jednym z najjaśniejszych punktów w tym spotkaniu. Prasa komentowała, że od początku walczył jak lew. Myśmy jako stoperzy oczywiście mieli najwięcej pojedynków z Henry i Eto, ale tak jak mówię, jakoś euforia mnie tak unosiła i to wszystko, że dawałem radę po prostu i czułem się tak też mocny fizycznie w tym spotkaniu, że te pojedynki szybkościowe nawet nie sprawiały mi problemu. Oczywiście to jest Barcelona, podskoczyć i odebrać piłkę komuś to już jest duży wyczyn. Bardziej opiera się to na asekuracji, na pojedynkach jakichś takich biegowych. No ten kreatywny środek pola, gdzie no najdrobniejsza sekunda gdzieś drzemki, to kończyło się gdzieś podaniem obok nas i gonitwą. Także tak się gra z tymi gwiazdami. Trzeba być skoncentrowany w każdej sekundzie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla ekipy ze stolicy Małopolski. Bramka Klebera sprawiła, że Wisła stała się pierwszą, jak dotąd jedyną polską drużyną, której dane było pokonać FC Barcelonę. Marek Zieńczyk tak po meczu, nie, ten Alves jakiś taki, mówi, słaby. W tym meczu dało się go tam, mówił, w powietrzu w ogóle, kilka główek z nim wygrał i to mówi. Zresztą chyba trener wszedł i tak powiedział: panowie, szanujmy to, dziękuję wam bardzo, szanujemy ogromnie to zwycięstwo, zobaczycie, że to przetrwa lata, bo to nie jest codzienność pokonać Barcelonę, a nam się to udało. Natomiast Ruch Chorzów, a dawniej Ruch Wielkie Hajduki, jest jedynym polskim klubem, któremu udało się ograć Bayern Monachium. Był to rok 1934. Legenda jednego z najbardziej utytułowanych polskich klubów dopiero się rodziła. Niebiescy byli świeżo po zdobyciu swoich dwóch pierwszych mistrzostw Polski. Dopiero co do tej drużyny trafił Ernest Wilimowski. W związku z ich sukcesami na rodzimym podwórku do Ruchu przychodziły zaproszenia rozegrania meczów towarzyskich z całej Europy. Jako że wówczas europejskich pucharów nie było,
tego typu forma potyczki była jedyną drogą do sprawdzenia swoich umiejętności na arenie międzynarodowej. Ruch zdecydował się przyjąć propozycję wyjazdu do Niemiec zaraz po świętach w celu rozegrania m.in. meczu z Bayernem Monachium. Niemiecki futbol cieszył się wtedy równie dużym uznaniem co obecnie. Ich drużyna narodowa w tamtym roku wróciła z Mistrzostw Świata z brązowymi medalami, natomiast Bayern dwa lata wcześniej sięgnął po swoje pierwsze Mistrzostwo Niemiec. Piłkarze Ruchu przyjechali do Monachium na dzień przed meczem, tam spotkali się z wielką gościnnością, ugoszczono ich w jednym z najbardziej luksusowych hoteli, Stadtwien. Ponadto na dzień przed meczem zorganizowano im również wycieczkę po różnych knajpach bawarskich, tam m.in. degustowali piwa. Trudno sobie wyobrazić takie formy aktywności przedmeczowej we współczesnym futbolu, jednak wówczas prasa opisywała to jako coś całkowicie naturalnego. Mecz pomiędzy Ruchem a ekipą Die Roten rozegrano dokładnie 30 grudnia na trybunach Grunwalder Stadion, obiektu, na którym Bayern rozgrywał swoje mecze aż do lat 70., zasiadło 12 tysięcy kibiców. Niebiescy byli zestawieni w wówczas najpopularniejszym na świecie systemie 2-3-5, czyli tak zwanej piramidzie. W linii ataku nie zabrakło największych gwiazd – Wodarza, Peterka i Wilimowskiego. Inny z atakujących, Edmund Giemza, założył na to spotkanie nie swoje buty. Uwierały go one na tyle mocno, że w 40 minucie, na 5 minut przed przerwą, zdecydował się je zdjąć i grać w samych skarpetach. Chwilę po tym pozbawiony obuwia Giemza wyprowadził kontratak. Zagrał piłkę do Wilimowskiego. Ten już mógł oddawać strzał na bramkę, jednak dostrzegł, że lepiej ustawiony jest jego partner w ataku, Peterek. Zagrał do niego piłkę, ten skierował ją do siatki i w ten sposób Ruch wyszedł na prowadzenie 1-0 i tego prowadzenia już do końca meczu nie oddał. Właśnie takim rezultatem zakończyło się to spotkanie. Największą gwiazdą meczu okrzyknięto bramkarza, Erika Tatusia, któremu udało się obronić strzał z rzutu karnego. Kibice Bayernu po ostatnim gwizdku oklaskiwali piłkarzy Ruchu. Prosili ich o autografy. Kiedy niebiescy wrócili do hotelu, tam również czekała na nich grupa fanów Die Roten, zbierających podpisy. Co prawda, jak już wcześniej mówiłem, w roku 1980 dzięki dwóm remisom Widzew Łódź zdołał wyeliminować z Pucharu UEFA Manchester United, jednak jedyną polską drużyną, której w jednym meczu udało się pokonać ekipę Czerwonych Diabłów, pozostaje Górnik Zabrze. W roku 1968 Górnik Zabrze po wyeliminowaniu m.in. Dynama Kijów awansował do ćwierćfinału dawnej Ligi Mistrzów, czyli Pucharu Europy, w którym trafił na Manchester United. Oznaczało to potyczkę m.in. z legendarnym George'em Bestem, któremu później właśnie za występy w tamtym roku przyznano złotą piłkę. Oto jak o największej gwieździe ekipy rywala opowiada ówczesny defensor Górnika Stanisław Oślizło. No na pewno George Best, to o nim, jemu dużo poświęcił trener Kaloczaj na odprawie przedmeczowej, żeby właśnie bacznie i przyglądać się temu zawodnikowi, znaczy przyglądać, o co chodzi, żeby go wzmocnić opiekę i nie pozwolić na rozwinięcie skrzydeł. Wiem, że przed meczem z Manchesterem jeden z chyba z wiceprezesów, pan Bradecki, znający język angielski, został wydelegowany na obserwację meczu do Anglii. Okazało się, że pojechał chyba z kamerzystą, żeby nakręcić, i kamerę została mu odebrana przy wejściu na stadion, także tylko swoje uwagi, spostrzeżenia spisał na kartce papieru i wtedy trener na pewno Kaloczaj z tych uwag i z tej oceny na pewno skorzystał. Dlatego na odprawie mówił o tym George Best, że to diabeł jest, że trzeba go pilnować bardzo, bo jest bardzo niebezpieczny. Czerwone Diabły, dysponujące wówczas najlepszymi zawodnikami na świecie, pokonały śląską drużynę w pierwszym spotkaniu, rozgrywanym w Anglii, 2-0. Spotkać się z takimi piłkarzami jak Bobby Charlton, jak George Best, wielu, wielu innych jeszcze, Nobby Stiles, tam pomocnik, no to też dla nas ogromne i zaszczyt, i wyzwanie, i w zasadzie obowiązek.
dosłownie chyba w końcówce meczu straciliśmy chyba drugą bramkę. Przegraliśmy 2-0. No wynik z takim zespołem no, nie napawał w rewanżu optymizmem. Tego, co wydarzyło się po ostatnim gwizdku, piłkarze z Zabrza kompletnie się nie spodziewali. Schodziliśmy z boiska, co rzadko się zdarza chyba. No. I kiedyś, i nie mówiąc o dzisiejszych czasach, że drużyna, że rywal ustawia się i bije brawo pokonanemu przeciwnikowi. No, szczególnie największy aplauz i otrzymał wtedy broniący nasze bramki Hubert Koska, który, no, śmiem tutaj powiedzieć, chyba zagrał życiowy mecz w bramce, bronił w nieprawdopodobnych sytuacjach, bo Anglicy stale nacierali. Ówczesny skrzydłowy Manchester United, Jimmy Ryan, później w swojej autobiografii pierwszy mecz z Górnikiem Zabrze nazwał najbardziej wyczerpującym w swojej karierze. Piłkarze Sir Bobby'ego Charltona wiedzieli, że w meczu rewanżowym, rozgrywanym na wypełnionym po brzegi Stadionie Śląskim, czeka ich trudna przeprawa. Jest to niebagatelna sprawa, kiedy mecz ogląda 100 tysięcy widzów. Dzisiaj praktycznie już to niemożliwe, bo nie ma takiego stadionu, który by pomieścił taką ilość kibiców. Ale proszę sobie wyobrazić to wejście tunelem i pokazanie się przy wejściu publiczności i ten ogromny, no, nie, no, trudno mi to nazwać, szum, aplauz, i, nie wiem, no, hasła, śpiewy, no to dawało ogromny impuls do tego, żeby po prostu dać od siebie wszystko, co tylko każdy z nas w sobie posiadał. Górnik Zabrze do końca wierzył w awans do półfinału Pucharu Europy. Od pierwszej minuty atakował. Świetnie radzili sobie także w grze obronnej. Gwiazdy Manchesteru United nie były w stanie już tak błyszczeć jak w pierwszym spotkaniu. W 72 minucie za sprawą trafienia Włodzimierza Lubańskiego trójkolorowi objęli prowadzenie 1-0. Niestety, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. To Manchester United awansował dalej, jednak Górnik pozostał jedyną polską drużyną, która wygrała mecz z ekipą Czerwonych Diabłów. Manchester City uległ już Górnikowi Zabrze w latach 70., jednak w dzisiejszym materiale chciałbym się skoncentrować na zwycięstwie Lecha Poznań z roku 2010. Sezon 10-11 pozostanie przez lata szczególnym dla fanów Lecha Poznań. Dziś zestawienie takich drużyn jak Manchester City, Juventus i Red Bull Salzburg traktowano by jako grupę śmierci w Lidze Mistrzów. 12 lat temu byli to jednak rywale dla ekipy kolejorza w Lidze Europy. Po trzech kolejkach Lech miał 4 punkty. Wygrał z Salzburgiem, zremisował z Juve i przegrał z City. W czwartej kolejce miała miejsce rewanżowa potyczka z The Citizens, którymi już od 2 lat rządzili Szejkowie. Sytuacja Lecha nie była wtedy zbyt komfortowa. Zajmował 13 miejsce w lidze. Zdecydowano się także na zwolnienie trenera Jacka Zielińskiego, a na jego miejsce przyszedł Jose Mari Baquero, dla którego mecz z Manchesterem City był debiutem w roli szkoleniowca kolejorza. W wyjściowej 11 obywateli znaleźli się m.in. James Milner, Patrick Vieira, Pablo Zabaleta, Jolyon Lescott, Wright Phillips czy Adebayor. Trenerem Manchesteru był Roberto Mancini, natomiast Lech posiadał gwiazdorską jak na polskie warunki ofensywę, Sławomira Peszko, Semira Stylicza, Artioma Rudniewa oraz Siergieja Kriwieca. W pierwszych chwilach dominował angielski zespół, jednak z każdą minutą większej pewności siebie nabierali gospodarze. W 31 minucie Dimitri Iniacz zdobył gola z dystansu, następnie wyrównał Adebayor. Na 4 minuty przed końcem gola głową zdobył Arboleda, a zwycięstwo przypieczętował wówczas młody Mateusz Moszczeń. Poznaniacy sensacyjnie ograli Manchester City 3-1. Ostatecznie Lechowi udało się wyjść z tej trudnej grupy, z drugiego miejsca. Fanom Manchesteru podczas spotkań z kolejorzem przypadł do gustu sposób kibicowania polskich kibiców, którzy w pewnym momencie odwracali się tyłem do boiska. Do dziś ta forma dopingu nazywana jest na Wyspach jako Poznań. W
sezonie 82-83 w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów Widzew mierzył się z Liverpoolem. The Reds byli równie dobrzy, co aktualnie. Mieli już na swoim koncie 3 zdobyte Puchary Europy, wszystkie na przełomie lat 70. i 80. Mieli w swoim składzie takich zawodników jak Ian Rush, Souness czy Kenny Dalglish. Oczywiście w tamtym sezonie, jak zwykle, uważano ich za jednych z faworytów do sięgnięcia po Puchar Europy. Na ich nieszczęście trafili na wyjątkowo zgrany zespół Widzewa Łódź. To była drużyna może nie najlepsza, jeśli chodzi o technikę, o pewne inne walory, ale na pewno jeśli o walkę, o zaciętość, o nieustępliwość, na pewno była najlepsza i dzięki temu osiągała takie wyniki. Charakter tej drużyny wcale nie wziął się z przypadku. No to było taki samoistny nabór do Widzewa też, bo zawodnicy, którzy przychodzili, co środę mieliśmy gierkę takie tygodniową na boisku. Jeśli ktoś zaliczył egzamin na tych gierkach, czyli nie pękał, nie odstawiał nogi, nie bał się, walczył, no to znaczy, że się do Widzewa nadawał. Ten, kto się w tych gierkach, do tych gierek nie nadawał, to znaczyło, że on później się nie będzie nadawał do meczów ligowych czy pucharowych, bo będzie odstawiał nogę, będzie się bał, będzie jakimś obciążeniem dla drużyny, że inni będą musieli za niego walczyć. A tu się dobierało właśnie ludzi, którzy walczyli. Przed tamtym sezonem ekipę z Łodzi opuściło kilku znaczących graczy. Zbigniew Boniek trafił do Juventusu, z kolei Władysław Żmuda do Werony. Znaleziono jednak dla nich odpowiednie zastępstwo, m.in. w postaci mojego rozmówcy, pana Wiesława Wragi. Liverpoolczycy byli przekonani, że bez trudu ograją polski klub. Asystent trenera The Reds, przyjeżdżając przed ćwierćfinałami na jedno z ligowych spotkań do Łodzi w celu obserwowania naszej drużyny, po 10 minutach opuścił stadion i poszedł do baru, twierdząc, że Liverpool wygraną ma w kieszeni. Nie wiedział jednak, z jakim nastawieniem widzewiacy podchodzą do meczów w europejskich pucharach. Trzeba jasno powiedzieć, że na trybunach, na stadionie była cała Polska. To nie było tak, że byli kibice tylko tutaj z Łodzi i z bliskich okolic, bo byli kibice z całej Polski. No, z mojego miasta rodzinnego, ze Stargardu, przyjechało tam 600 osób na przykład. Wiadomo, że to była ciężka walka o bilety. Trzeba było mieć jakieś dojście, żeby to zrobić, żeby te bilety otrzymać, ale kibicowała nam cała Polska. I to kibicowanie tych kibiców mamy do dzisiaj właśnie w tych odległych miastach gdzieś. To zostało po tych europejskich pucharach, że Widzew jest znany w całej Polsce. To nie jest tak, że to jest dzisiaj, z wczoraj, sprzed 2 lat, tylko sprzed 40 lat, kiedy się tworzył ten widzewski charakter, kiedy Widzew, no po prostu ludzie kochali, lubili, bo im się podobało, że goście wychodzą na boisko nie tylko dla mamony, dla kasy, wychodzą, grają, robią porządnie, wykonują swoją pracę. W 48 minucie bramkę na 1-0 zdobył Mirosław Tłokiński. Drugie trafienie w tym meczu zanotował mój rozmówca, pan Wiesław Wraga. To była bardzo ładna akcja, bo tą akcję, samo to zagranie, to można pokazywać dzieciom nawet w tej chwili w szkółkach piłkarskich, jak rozwiązać taką akcję, tak? Piłkę odebrał tam Adaś Grębos, zagrał do Smolara. Smolar przeszedł z tą piłką, zagrał do Adasia Grębosza, no i gościu jakby, nie wiem, naćpał się czegoś czy coś, taki gaz miał pan Grębosz wtedy, że zasuwał na tej lewej stronie, że nie mogli go zatrzymać i dobiegł tam do końca linii, zauważył i ja go widziałem wtedy po raz pierwszy, kiedy kopnął dobrze z lewej nogi, zacentrował. I właściwie on nie do mnie wrzucał piłkę, tylko wrzucał do Zdziśka Rozborskiego, który za mną był. Ja biegłem przed Zdziśka, uderzyłem z głowy, no bramka życia moja, bo więcej bramki takiej nie strzeliłem i takie bramki faktycznie się widuje rzadko, no a naprawdę była piękna i do dzisiaj jak się ją ogląda, to taki dreszczyk przychodzi i naprawdę z przyjemnością się to ogląda. W meczu rewanżowym Liverpool wygrał różnicą tylko jednej bramki, 3-2, tak więc to Widzew awansował do półfinału. Tam czekało ich starcie z Juventusem, tym razem jednak widzewiacy przegrali ze starą damą. Podczas sezonu 70-71 Legia Warszawa mogła dokonać czegoś niezwykłego. Drugi rok z rzędu awansować do półfinału Pucharu Europy. O ile rok wcześniej uporali się w ćwierćfinale rozgrywek z Galatasaray, to jednak w roku 1971 trafili na rywala z najwyższej półki.
Atletico Madryt. Los Colchoneros byli mistrzami Hiszpanii, którzy na drodze do tytułu ograli m.in. Real Madryt 3-0 po dwóch golach legendarnego Luisa Aragonesa. Przed dwumeczem Atletico z Legią cała Europa ostrzyła sobie zęby na pojedynek właśnie Aragonesa z Kazimierzem Dejną. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Madrycie Los Colchoneros wygrali 1-0. Przed meczem rewanżowym Legię spotkał niebywały pech. Podczas powrotu z Bytomia zepsuł im się autobus. Piłkarze musieli wracać do stolicy na pieszo bądź autostopem. Między innymi w ten sposób Lesław Ćmikiewicz dostał anginy. Mimo tego wystąpił w spotkaniu rewanżowym. Jeśli chodzi o przebieg spotkania rewanżowego, dziś nikt nie wyobraża sobie tak grającej polskiej drużyny w europejskich pucharach. Powiedzieć, że Legia dominowała, to jak nic nie powiedzieć. Oddała w tamtym spotkaniu 30 strzałów, ich rywale 6. W strzałach celnych było 14-3. Ostatecznie mecz zakończył się rezultatem 2-1. Legia odpadła z rozgrywek przez zasadę goli na wyjeździe. A które mecze polskich drużyn w europejskich pucharach z europejskimi potęgami uważacie za szczególne? Na przykład możecie powiedzieć również o tych, które wy mieliście okazję oglądać. Zachęcam was do dzielenia się swoją wiedzą w komentarzach.